Rodzicu, uczniu, nauczycielu, czy w edukacji występuje nierówne traktowanie ze względu na wyznanie, wypełnij anonimową ankietę. Z taką odezwą zwracają się do społeczności szkolnych realizatorzy projektu Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii Równość w szkole. Ankieta została przygotowana przez lubelską pracownię badawczą PLBS na zlecenie zespołu koordynującego projekt. Realizuje go Fundacja Wolność od Religii. A z nami jest pani poseł Gabriela Masłowska, to między innymi Lublin, pani okręg wyborczy. Co tam się dzieje, pani poseł? Szczęść Boże. Szczęść Boże. No, jest to bardzo przykra informacja dla nas i dla mnie osobiście. Zresztą poprzedzona rozmieszczeniem na terenie naszego miasta kilka miesięcy wstecz bardzo niepokojących billboardów na smutnym, czarnym tle z napisami "Szkoła to nie kościół", które już zapowiadały jakąś zorganizowaną akcję. Rzeczywiście mamy do czynienia z nasileniem zorganizowanych działań, które mają na celu zniszczyć chrześcijaństwo, Kościół katolicki, które mają na celu zniszczyć wychowanie religijne dzieci i młodzieży, a przede wszystkim w tym wypadku usunąć lekcje religii ze szkół, jakoby religia była przyczyną nierównego traktowania, braku tolerancji w wychowaniu polskich dzieci. Chodzi o to, żeby poprzez takie działania powodować pewną erozję w mentalności rodziców, w mentalności Polaków i przygotować grunt do osłabienia Kościoła katolickiego, zasiać wątpliwości rodziców, zwłaszcza u ludzi słabej wiary, a tych, którzy nie wierzą, dostarczyć argumentów, które by rzucały bardzo niekorzystne światło na chrześcijaństwo, na Kościół katolickie w Polsce. No tak, jeżeli czytam, że celem przedsięwzięcia, bo to artykuł z dzisiejszego naszego dziennika, jako cel przedsięwzięcia przedstawiana jest, cytat, diagnoza, monitoring i zapobieganie dyskryminacji mniejszości bezwyznaniowej w oświacie, między innymi poprzez przeciwdziałanie indoktrynacji, to znaczy już w samym celu jest teza, że taka dyskryminacja mniejszości bezwyznaniowej następuje, że jest indoktrynacja tej mniejszości wyznaniowej. No i co ciekawe, projekt od września 2014 roku, czyli już dość długo wdrażany był w ramach programu, no i tutaj taka łączność z hasłami niektórych ludzi z ulicy, Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a od października 2016 roku kontynuowany jest m.in. dzięki dotacji w wysokości 100 tysięcy złotych przekazywanej przez niezawodną w tych sprawach Fundację Batorego. Tak, sam fakt, że ta fundacja, która wywołała w przeszłości wiele niepokojów społecznych i politycznych w różnych krajach, bierze w tym udział, powinien być czerwonym światłem dla rodziców, dla wychowawców, że są to nieczyste intencje. Ankieta, rzeczywiście sam jej tytuł jest sugerujący brak równości w wychowaniu w polskich szkołach, ale także same pytania, które są kierowane do pedagogów, do dyrektorów szkół, także potwierdzają, że cel tej ankiety jest jednoznaczny. Bez względu na jej wynik, przecież my nie możemy sprawdzić, na ile ona jest reprezentatywna i jaki był rzeczywisty wynik, wtedy jest z góry przewidziany. Ma ona być podstawą dla uzasadnienia, że w Polsce jest łamana demokracja na poziomie wychowania w szkołach przede wszystkim, a przyczyną tego stanu rzeczy jest religia w szkołach, więc jest to przygotowanie gruntu do usunięcia
reliki ze szkół. Wiemy, że islam do nas nie ma takiego dostępu jak w krajach Europy Zachodniej, chociaż jak dowiadujemy się w ośrodkach akademickich, stowarzyszenia studentów muzułmańskich propagują różne książki, wykłady i tak dalej, które mają zaktywizować środowiska muzułmańskie i przygotować też grunt do ich działań, to mimo wszystko takiej aktywności tutaj nie mają pola do popisu. Dlatego tę próżnię zapełnia działanie środowisk lewicowych, bo nie mamy wątpliwości, że za tym stoją środowiska lewicowe, światowe środowiska lewicowe, które przeznaczają na ten cel ogromne pieniądze. Między innymi fundusze norweskie, które społeczeństwo Norwegii przydzieliło dla Polski, przydziela od lat na pomoc dla Polaków, które mają służyć nam dla poprawy naszego poziomu życia i rozwoju naszej kultury, pielęgnowania naszej kultury. One do tej pory były dzielone właśnie przez Fundację Batorego przez poprzednie lata i tutaj widzimy czarno na białym, do jakich celów one były używane. Więc czy jest czasem pytanie, trzeba stawiać, czy nie przynoszą one więcej strat niż pożytków. Ja uważam, że jest to zorganizowane działanie i żyjemy w takim bardzo niebezpiecznym momencie, kiedy atak na Kościół, na religię, na chrześcijaństwo jest przygotowywany ze wszystkich stron, a myślę, że szczególnie będzie polem takich działań taki kraj katolicki jak Polska, który jednak przechował katolicyzm. Kraje Zachodu, one już doświadczyły życia bez Boga, o czym świadczą wypowiedzi chociażby prezydenta Stanów Zjednoczonych Trumpa, który po tych doświadczeniach dziesięcioleci zdaje sobie doskonale sprawę, że takie życie społeczne nie ma sensu, do niczego nie prowadzi, w swoich wystąpieniach tak często przywoływał właśnie potrzebę modlitwy, potrzebę poszanowania praw Bożych. Dlatego uważam, że tutaj w Polsce będzie w tej chwili, zresztą to trwa od kilku lat poprzez media, poprzez prasę, nasilony atak na nasze wartości katolickie. I tutaj mamy, pani poseł, właśnie tę ankietę. Obecnie ankieta trafia do, jak czytam, do pedagogów, także za pośrednictwem mediów społecznościowych, jako tak zwany post sponsorowany. 22 pytania dotyczą różnych kwestii związanych z nauczaniem w szkołach religii oraz etyki, a według samych ankietowanych katalog odpowiedzi zawiera głównie tendencyjne stwierdzenia mające przemawiać na niekorzyść lekcji religii. No i jeśli ja czytam tak, że sztandarowym hasłem Fundacji Wolność od Religii jest obrona tak zwanych mniejszości bezwyznaniowej przed religią w walce o upowszechnianie społeczeństwa demokratycznego i otwartego, no to ateizacja w tym momencie wkłada maskę tolerancji, ale religia w samym tym sztandarowym haśle jawi się jako coś opresyjnego, przed czym trzeba się bronić. Właśnie w imię tak nowoczesnych, europejskich, moglibyśmy powiedzieć, haseł jak demokracja i otwartość. Pytanie, kiedy ci demokraci i ludzie otwarci uznają, że są jeszcze katolicy, którzy też mają swoje prawa i którzy nieustannie muszą tych swoich praw bronić wobec nie tylko napaści, ale agresywnych napaści z różnych stron, no między innymi tej, o której pisze dzisiejszy nasz dziennik. To zależy tylko i wyłącznie od nas wszystkich. Od nas wszystkich, Polaków, rodziców, wychowawców, polityków. Po prostu nie możemy poddać się tej atmosferze i być czujni. Rodzice muszą być bardzo czujni, nie ulegać wpływom tego typu argumentów, potrafić pokazać ich tendencyjność, nieprawdziwość i złe cele, złe zamiary. No i zależy to od naszego zwyczajnie na co dzień życia religijnego, życia po Bożemu. Myślę, że te trudności, proszę Ojca, które są i będą się jeszcze nasilać, one nas, katolików, po prostu powinny umacniać, powinny nas zbliżać do Pana Boga, niezależnie od tego, czy potrafimy walczyć z nimi na co dzień,
jeśli mamy z tym do czynienia, powiedzmy, czy tam nauczyciele, czy dyrektorzy, czy mają odwagę stawić im czoła, to jednak w swoim życiu prywatnym musimy znaleźć tyle czasu, tyle siły, ażeby zbliżać się do Pana Boga i żyć według praw Bożych. Ja myślę, że taka nasza aktywność z jednej strony, z drugiej strony przykład będzie barierą dla takich zachowań. No i też mówienie o nich publicznie, tak jak my dzisiaj, po to, żeby uwrażliwić, po to, żeby pokazać, że z czymś takim mamy do czynienia, jak czytam, tylko na Lubelszczyźnie szkolenia tak zwane równościowe objęły co najmniej 85 dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników samorządowych, więc uwaga Lublin, uwaga Lubelszczyzna. My dowiadujemy się, ja dowiaduję się osobiście, nie mam częstego kontaktu z tymi środowiskami nauczycielskimi i żałuję, ale o tym dowiaduję się z pracy. Tutaj powinna być też także i reakcja polityków natychmiastowa, bo uważam, że my nie możemy tej sprawy pozostawić tak samej sobie, bo wtedy dyrektorzy szkół będą się czuli bardziej bezpiecznie, jeśli będą wiedzieć, że za nimi też ktoś stoi. No jestem bardzo zdumiona tym, że szkoły lubelskie, że wydziały oświaty lubelskie na takie rzeczy przyzwalają w lubelskich szkołach. Bardzo dziękuję. Poseł z Lubelszczyzny, pani poseł Gabriela Masłowska, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Jest 8 minut po 14, za chwilę wiadomości. No w Krakowie życi są to idealnie. Jakąkolwiek sprawiedliwość festiwal w Krakowie dobrze, że prezydent Andrzej Duda spotka się dziś wieczorem z marszałkami Sejmu i Senatu. Tematem rozmów ma być sprawa ustaw dotyczących sądownictwa, a szczególnie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Poseł Arkadiusz Mularczyk z PiS-u mówi, że spotkanie jest potrzebne z uwagi na presję, jaka jest wywierana na prezydenta w sprawie reformy sądownictwa. Na prezydenta jest wywierana olbrzymia presja bardzo wielu różnych środowisk. Widzimy tylko protesty jakby na ulicach, potem z pozycji opozycji, ale też środowiska prawnicze, wydziały prawa, choć uniwersytetów wystosowały także apele, więc przypuszczam, że ta presja na pana prezydenta jest tutaj bardzo, bardzo mocna. Dlatego myślę, że dobrze, że to spotkanie będzie, bo wtedy pan prezydent będzie miał jasność sytuacji, na jakim etapie jest sprawa, na kiedy ta ustawa ma być przeprowadzona przez Sejm i Senat i uchwalona jest pana prezydenta. I myślę, że przy tak ważnej, istotnej sprawie dobrze, że pan prezydent będzie miał wiedzę o tych wszystkich szczegółach. Obecnie w Sejmie trwa pierwsze czytanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Po tym, jak posłowie PiS-u uzasadnili konieczność wprowadzenia regulacji, krytyczne opinie wygłosili pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, prezes KRS-u Dariusz Zawistowski oraz rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. W tym momencie przemawia minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Posłowie PiS-u mają zaproponować poprawki, które łagodzą zapisy ustawy o Sądzie Najwyższym. Jedna z nich przewiduje, że to Krajowa Rada Sądownictwa, a nie minister sprawiedliwości wskaże sędziów Sądu Najwyższego, którzy nie przechodzą w stan spoczynku. Poseł Waldemar Buda z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości mówi, że takie działanie PiS-u jest odpowiedzią na kłamliwe stwierdzenia pojawiające się w debacie nad projektem. Z drobnej kompetencji w opinii opozycji zrobiono wielki problem, dlatego że trzeba przypomnieć jeszcze raz, że sędziów do Sądu Najwyższego
Najwyższego, tak jak każdy innych, będzie powoływał KRS, najzwyczajniej w świecie. Natomiast uprawnienie ministra polegało tylko na czasowym wskazaniu tych sędziów, którzy mieliby zostać do czasu powołania nowych sędziów, tak żeby zachować ciągłość działania Sądu Najwyższego. Jeżeli jest problem polegający na tym, że ci kilka osób, kilku sędziów jakby zostanie wskazanych przez ministra, to my nie widzimy żadnych przeszkód, żeby to zmienić, bo również i w tym wypadku Krajowa Rada Sądownictwa może się wypowiedzieć i w tym zakresie podjąć decyzję. To nie jest dla nas żaden problem. Posłowie PiSu nie wykluczają, że prace nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym zakończą się jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. Liderzy pięciu grup w Parlamencie Europejskim chcą ostrzeżenia Polski w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości. Politycy wystosowali w tej sprawie list do szefa Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniego. Domagają się, by wysłał on jasny sygnał w imieniu Parlamentu Europejskiego do polskiego prezydenta, rządu i parlamentu, że przyjęcie zmian odnoszących się do wymiaru sprawiedliwości spotka się z konsekwencjami. Liderzy pięciu grup Parlamentu Europejskiego chcą też wystąpienia do prezydenta Andrzeja Dudy, aby ten nie podpisywał przyjętych już przez parlament ustaw o KRS-ie oraz o ustroju sądów powszechnych. Europoseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk zwraca uwagę, że ten list jest inspirowany przez polską opozycję. To jest inicjatywa pana Verhofstadta z inspiracji Ryszarda Petru, oparta absolutnie na informacjach nieprawdziwych, to co Prawo i Sprawiedliwość chce robić, zarówno jeżeli chodzi o KRS, jak i Sąd Najwyższy. To są posunięcia zgodne z polską konstytucją, więc moim zdaniem absolutnie niezależnie od tego, czy ten list się pojawi pana Tajaniego, czy też nie, bo zaczyna się powoli okres urlopowy, powinniśmy robić swoje. To nie może być tak, że ze strony instytucji europejskich będą się pojawiały w stosunku do poszczególnych państw członkowskich jakieś groźby oparte o fałszywe informacje, no mówiąc wprost, kłamstwa. W ubiegłym tygodniu pojawiły się sygnały o kolejnym zaangażowaniu Komisji Europejskiej w sprawę Polski. Jednak rzecznik Komisji Europejskiej poinformowała dziś, że Komisja na jutrzejszym posiedzeniu nie będzie podejmowała żadnych decyzji w sprawie Polski. Jak podkreślił, Komisja z niepokojem obserwuje wydarzenia w Polsce, ale ustawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości nie są jeszcze obowiązującym prawem. Senat kontynuuje dziś posiedzenie rozpoczęte w ubiegłym tygodniu. W programie znalazła się m.in. informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 roku i sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w ubiegłym roku. Sprawozdawcą Krajowej Rady jest senator PiSu Jan Maria Jackowski. Nasz sejmowy reporter Zuzanna Dąbrowska pytała go dziś o ściągalność abonamentu. W 2016 roku na jakim poziomie to się kształtowało? Na poziomie bardzo niskim, przy czym w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji jest ponad 500 000 wniosków o ukaranie tych, którzy nie wnosili opłaty abonamentowej, ale według informacji składanych przez przedstawicieli Krajowej Rady rozpatrzenie tych odwołań do tych wniosków to jest praktycznie niemożliwe ze względu na szczupłość kadry w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Stąd we wszystkich nowych pomysłach dotyczących nowelizacji ustawy o abonamencie zakłada się abolicję w tym względzie. Senator dodał, że potrzebny jest taki system pobierania opłat, który będzie sprawny, powszechny i nie będzie rodził żadnych wątpliwości ani wyjątków. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował na początku obrad, że porządek posiedzenia może zostać uzupełniony o ustawę o Sądzie Najwyższym, jeżeli uchwali ją Sejm. Posiedzenie Senatu zostało wydłużone, bo w ubiegłym tygodniu senatorowie zajęli się m.in. uchwaloną przez Sejm nowelą ustawy o KRS-ie oraz nowelą prawa o ustroju sądów powszechnych. Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało część dokumentów Armii Czerwonej z lat 1944-1945 dotyczących Polski. Nieujawnione wcześniej archiwa zawierają m.in. relacje z ofensyw i sytuacji na terenie wschodniej Polski, a także rozkazy, wycinki gazet i listy. Historyk i publicysta Leszek Żebrowski podkreślił, że Rosjanie co jakiś czas ujawniają fragmenty dokumentacji z czasów II wojny światowej, ale są one starannie wyselekcjonowane. Dodał, że nie ma to na celu pokazywanie perspektywy historycznej z jak najlepszej strony, ukrywając jednocześnie niewygodne informacje. Pokazywać z jak najlepszej strony, natomiast schować, ukrywać wszystko to, co doświadczyło negatywnie o postawie ówczesnego Imperium Sowieckiego wobec kwestii Polski, jak oni to nazywali, czyli sprawa niepodległości Polski, sprawa granic Polski, naszej niezawisłości i bezpośredniej pomocy Polakom, którzy przecież nie tylko walczyli na front
audio dokumentów polskich. One są wypuszczane selektywnie. Pełny obraz sytuacji będzie wtedy, kiedy będzie dla archiwistów, dla historyków pełen dostęp do tego, co Sowieci mają w swoich zasobach. Według informacji rosyjskiego resortu obrony zestaw dokumentów pod tytułem Wyzwolenie Polski. Cena zwycięstwa pochodzi z archiwum Centralnego Ministerstwa. Są to głównie komputerowe skany maszynopisów w języku rosyjskim. Ujawniona część archiwów została odtajniona w lipcu bieżącego roku. To były wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat religijność neurotyczna, a katolicka duchowość. Naszymi gośćmi będą Państwo Monika i Marcin Gajdowie, rekolekcjoniści i terapeuci. Spotkanie o 18.15 na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Z naszymi gośćmi spotkamy się również w audycji dla małżonków i rodziców i podejmiemy temat wychowanie w wierze. Początek spotkania, godzina 21.30. Zawsze oddać i nagrania sprawców, którzy dokonali zmów. Kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. Znamy tę prawdę. Dlatego Radio Maryja, gdzie oczy powstały, to szczególnie Instytut Pamięci Tożsamości Ludzia Świętego Jana Pawła II, współpracując z Rzeczą Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, w dalszym ciągu prowadzi akcję ocaliającego tej koncepcji związanej z ogłoszeniem się tego drzewa. Prosimy, by informować nas o tych, którzy pomagali ocalić żywych mordowanych przez Niemców. My nie możemy się na to godzić, udawać, że tego problemu nie ma. My nie możemy godzić się na to, że wobec państwa apelki Sąd Najwyższy potrafi być bezwzględny, a wobec sprawców wielkich afer, które chodzi o gigantyczne pieniądze, miliony, w te miliardy, potrafi być niezwykle łaskawy. I nie przykład jest ostatnio też ta łaskawość na skutek kasacji. To jest właśnie to faryzejstwo, że z igły się robi widły. W związku z tak zwaną aferą Koloseum. Tam chodzi o setki milionów złotych. A widę się nie widzi. W tej chce chodzić już szczegóły. Z igły robi się widły bardzo wiele, kiedy Sąd i tych wideł się nie widzi. I tam jeszcze wrzeszczała jakaś krętaczka z głębi Sejmu. Słyszeliście to przed chwilą Państwo. I zamknęła się, bo się wystraszyła, że się wyda, że to ona. To są wyłącznie i tylko i wyłącznie sprawy oceniane przez kodeks karny skarbowy, które się bardzo szybko przedawniały. I w tym sensie to oznaczało bezkarność dla bardzo wielu sprawców, którzy dopuścili gigantyczny afer za waszych rządów. I to zmieniamy i to się musi zmienić. Nie można tego nie widzieć, problemów z tego rodzaju orzeczeniami, które zapadały. My chcemy tą zmianę przeprowadzić. My obiecywaliśmy, że tą zmianę przeprowadzimy. My tego konsekwentnie robimy. O szczegółach podkreślam, jesteśmy gotowi rozmawiać. Jeżeli chodzi o zasadę, która tutaj była pośrednio podnoszona, bo bardzo bardziej bezpośrednio, często wypowiedzia eksponowana, a związana z naruszeniem zasady trójpodziału władzy. No przecież to jest zasada, którą nie kto inny, ale stworzył czy ukuł, wcześniej autorstwo się przypisuje francuskiemu prawnikowi Montesquieu'owi, prawda? A jaka konstytucja została zbudowana, można powiedzieć, idealnie w myśl tej zasady? No przecież konstytucja Stanów Zjednoczonych, największego państwa demokratycznego na świecie. I co? I jak ta konstytucja reguluje zasady powołania sędziów Sądu Najwyższego? Czy sędziowie sami się dokoptują, tak jak to jest do tej pory w polskim sądownictwie? Czy to jest właśnie tak? Otóż w Stanach Zjednoczonych, w tym demokratycznym kraju, gdzie idealnie, można powiedzieć, sfotografowana została zasada opisana przez Montesquieu'a, na który Państwo często się odwołują, tam sędziów Sądu Najwyższego powołuje kto? Prezydent. Dlaczego? Bo ma demokratyczną legitymację. Montesquieu, można powiedzieć, się w grobie przewraca, kiedy usłyszałby, że on proponuje, aby sędziowie sami siebie powoływali, oceniali, kontrolowali, usuwali. Otóż tak Montesquieu tak, by się przewrócił. Ale patrz, jak Żydówki się wściekają, tam coś zasady pokrzykują jeszcze. Władzy nie są tak w sposób jaskrawy Stanów Zjednoczonych powoływania sędziów do tamtejszego sądu. Wyłącznie przez osoby, które mają demokratyczną legitymację. Beatka. Bo na tym polega istota demokracji. Są słabości demokracji, ale ten system jest, jak już kiedyś odwołałem do klasyka, taki, że nikt lepszego nie wymyślił. Zasada balansu pomiędzy sądownictwem, trzecią władzą, a władzą wykonawczą, ustawodawczą ma swój wyraz również w wielu porządkach krajowych państw europejskich. I na pewno pan rzecznik praw obywatelskich doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w Niemczech, tam właśnie w tym największym z kolei demokratycznym europejskim kraju, to minister sprawiedliwości wspólnie z ministrami landowymi, przedstawicielami Bundestagu, tylko i wyłącznie to oni powołują sędziów Sądu Najwyższego, a sędziowie nie mają tam w zasadzie nic do powiedzenia w tym procesie decyzyjnym. I tak jest fakt. W czasie
weekendu, który minął, polskie media odwołały się, dokonały przedruk z niemieckiej rozgłośni Deutsche Welle. Niemieckiej rozgłośni, która wielokrotnie atakowała nasz rząd, która jest niezwykle krytyczna wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ale co tam można było przeczytać? Że tam właśnie tak jest. Że w Niemczech to właśnie władza wykonawcza decyduje, kto będzie sędzią Sądu Najwyższego. Więc proszę nie opowiadać, że tu się naruszamy jakieś konwencje europejskie. My pokazujemy, jak jest w Europie. Proszę zobaczyć, jak jest w Holandii, jakie są zasady, obowiązują w wielu innych miejscach, które... Oczywiście, tu pan poseł pyta, Mojżesz przemawia, a żydostwo się buntuje. Posłami. Chciałbym panu polecić artykuł z przedruku Deutsche Welle, który wskazuje, że połowa jest posłami, Kielca, a połowa jest ministrami narodowymi. Połowa i tańce, są ministrowie, a druga połowa to są posłowie z Bundestagu. I za darmo bankiety, karteczki, za plecami u tej Wróblewskiej. Rząd niemiecki. W Zachęcie albo u tej Morawińskiej w Muzeum Narodowym. Dobra, ci w tej galerii, to nie można przemienić. Pan mówi o konwencjach, to w takim razie Niemcy pod sąd europejski, jeżeli tak. Dyrektora? Otóż, po co tam Morawiński? Jeżeli chodzi o polską konstytucję, to interpretacje tak dowolne, jakie teraz przedstawione, są bardzo oczywiście twórcze. Po co ta Wróblewska? Już można zmienić. Będzie nie przedstawiać w szczegółach w czasie prac na komisji, bo wielokrotnie ona była tu przywoływana. Najwyższy do konstytucji, odwołując się, to przypomnę jeszcze raz pani prezes, że wolność prasy jest zasadą świętą i będziemy jej bronić. Proszę nie krytykować wolności prasy. A jak zasada, że nie da się naśmiewać. Artykuł 180 tejże konstytucji, paragraf 5 mówi bardzo wyraźnie. W razie zmiany ustroju sądów, zmiany granic, wolno sędziego przenosić do innego sądu w stan spoczynku z pozostawieniem pełnego uposażenia. I chciałbym państwu powiedzieć, że ta propozycja, która spotkała się z echem społecznym, z wątpliwościami, że to minister sprawiedliwości w okresie przejściowym będzie decydował, który sędzia będzie pozostawał dalej sędzią, my się wycofujemy z tej propozycji. Tu nie chodzi o sprawiedliwość. My się wycofujemy i chcemy, żeby decydowała o tym Krajowa Rada Sądownictwa. My nie chcemy, żeby było u nas tak jak w Niemczech. Choć moglibyśmy chcieć, bo widać, że to są wzorce europejskie dopuszczalne, ale chcemy, żeby to KRS ostatecznie o tym decydował i taka będzie poprawka. Na moją prośbę zwróciłem się do Klubu Prawa i Sprawiedliwości o wprowadzenie tej poprawki. Mam nadzieję, że ta prośba zostanie uwzględniona. Jestem też skromnym posłem Klubu Parlamentarnego. Drodzy państwo, ściekają, tam coś się jedna pani wyzywała. Mają dobry kabaret, bo... Panie ministrze, przepraszam, ja bardzo proszę panią poseł Władimirze, proszę te komplementy panu ministrowi. Ona ma 10 mieszkań, a tu wywalili 40 000 ludzi z mieszkań. Niektórzy mieszkają na Marszałkowskiej, na przystanku. Niektórzy mieszkają na ulicy. No, to, że myśmy wypieprzyły tego Przybyłowicza, tego Seta, no to jest inna sprawa, bo to pijak. Jak można z okresu brać pieniądze, kradnie książki, biblioteki, z koszykowej 20. Rzecznik, aby pan przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa zechcieli przeczytać z uwagą to, co na temat organu polskiego wymiaru sprawiedliwości, no to przecież tu do mnie tym przychodzi, że on kradnie i mówił pan profesor, jest teraz tak ukradnie czasopismo, ty co, to 3 miesiące nie będzie przychodził, ja mówię, wykreślić w ogóle z tej biblioteki. Mogę przywołać fragment tej wypowiedzi, ale może podaruję to państwu. Ta krytyka sprowadzała się do stwierdzenia, że Krajowa Rada Sądownictwa w tym wydaniu jest tak naprawdę Państwowym Związkiem Zawodowym źle służącym interesom polskiego sądownictwa. I w tym samym duchu, w tym samej treści wypytał się również pan prezes Stępień, czy pan polemizuje z tymi panami. Otóż skoro mieliście tyle czasu, skoro korporacja sędziowska, Krajowa Rada Sądownictwa miała tak wiele czasu, widząc krytykę i słabnące poparcie dla polskiego społeczeństwa, dla sądownictwa, to przecież mieliście okazję, by dokonać zmian. Skoro nie zrobiliście tych zmian, to nie przeszkadzajcie nam, bo my chcemy te zmiany przeprowadzić. My chcemy oddać sądy polskiemu społeczeństwu. My chcemy podnieść standardy etyczne w polskim sądownictwie. I możemy z wami merytorycznie rozmawiać na komisji. Otóż sprawny, profesjonalny i sprawiedliwy wymiar sprawiedliwości leży w interesie nas wszystkich. Wymiar sprawiedliwości wolny od politycznych nacisków, ale też wolny od korporacyjnych egoizmów. A dzisiaj ten przechył w kierunku korporacyjnych egoizmów, interesów i czasami wręcz bagna, nie waham się użyć tego słowa, jest gigantyczny i chcemy to zmienić. I na koniec, kiedy pani prezes Gersdorf, pan przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, pan rzecznik praw obywatelskich,
mówią tak wiele ciepłych słów na temat aktualnego sądownictwa. Pozwolę się odwołać do autorytetu chyba ważnego, przynajmniej dla polityków Platformy Obywatelskiej, bo chcę się odwołać do tego, co w swoim czasie robili, nie tylko mówili wasi koledzy, dwóch ministrów, pan minister Ćwiąkalski, pan minister Klich. Otóż zwłaszcza minister Ćwiąkalski, z którym mam trudne doświadczenia i którego nie podejrzewam nadmierną wrażliwość na wysokie standardy etyczne, ale nawet on nie był w stanie znieść sytuacji, że prezesem Sądu Okręgowego Wojskowego Sądu Gwardyjnego w Warszawie jest sędzia pułkownik Piotr Raczkowski. Sędzia, który sławił się licznymi skandalami związanymi z swoją pracą i okolicznościami w kontekście pracy wymiaru sprawiedliwości. To jest właśnie ten wniosek o odwołanie pana sędziego Raczkowskiego. Dziś kogo? Jaką pełni funkcję? Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Między innymi wobec pana sędziego wnoszono wniosek o uchylenie immunitetu i robiła to prokuratura nie Zbigniewa Ziobry, tylko pana ministra Ćwiąkalskiego, który podpisywał się pod tymi wnioskami w związku z zarzutami wyłudzenia kilkudziesięciu tysięcy złotych. Co zrobił sąd? Tym sąd najwyższy, o ile pamiętam, odmówił uchylenie immunitetu, a pan sędzia... Pan sędzia jest wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, ukarać. Ale pan sędzia jest również kandydatem do Sądu Najwyższego. Pani prezes Gersdorf pierwszą decyzję, która chciała ode mnie wymusić, prawie że taką presję wybierała, to była delegacja pana sędziego do Sądu Najwyższego. Nie przeszkadzały jej informacje na temat pana sędziego i kompromitujące okoliczności. Jaki to jest troska o stan, standard etyczny? Jaka to jest troska właśnie, tak. Powinien jeszcze się więcej kawy napić. Chociaż on tak się wysila tutaj, ten Ziobro, bo to jest stres przed tyloma. Aplikowała również żona pana sędziego Raczkowskiego. Jak sądzicie, kto został sędzią? Kto? Krótko mówiąc, standardy, albo słowa. Nam nie chodzi o słowa, nam chodzi o czyny. Zmienimy polski wymiar sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Chciałbym poinformować Wysoką Izbę, pana posła Nitrasa, że dzwonek naprawiony już udało się, czyli państwo też naprawimy. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję. Pan poseł, mam nadzieję, że będzie wniosek formalny. Bardzo proszę, panie pośle. Dyskusja. Panie marszałku, Wysoka Izbo, przedstawiony został projekt ustawy w trybie nagłym. Nie był znany opinii publicznej. Powinni mieć możliwość przed debatą, przed dalszym debatowaniem nad tą ustawą, zapoznanie się z uwagami, które dopiero dzisiaj wpływają. Dopiero dzisiaj rano wpływają uwagi Sądu Najwyższego. Krajowa Rada Sądownictwa dopiero się dzisiaj zbiera i ma przygotować uwagi. Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował uwagi dopiero w południe. Otóż zgłaszam wniosek formalny o przerwanie tej debaty przynajmniej do jutrzejszego dnia, żeby posłowie mogli się zapoznać z tymi uwagami. Te uwagi nie mogłyby wcześniej napłynąć, dlatego że projekt był szykowany w jakiejś tajemnicy. Środowiska prawnicze nie były o nim informowane. Znany jest dopiero od kilku dni. Także, panie marszałku, zgłaszam wniosek formalny o przerwanie teraz debaty do jutra, żebyśmy mogli się z tymi opiniami, które już wpłynęły albo które mają jeszcze dzisiaj wpłynąć, mogli zapoznać i dopiero po zapoznaniu się z tymi uwagami kontynuowali debatę. Dziękuję panu posłowi. Z wnioskiem formalnym zgłosił się pan poseł Sławomir Nitras. Tak, bardzo proszę, panie pośle. Tylko mam prośbę, żeby był to wniosek formalny, a nie dyskusja. Panie marszałku, ja mam taką wnioskiem formalnym o przerwę i to, żeby pan marszałek nam wyjaśnił, dlaczego pan marszałek zawsze sobie upatrzy jakiegoś posła posła Platformy i jemu zwraca uwagę. Niech pan sobie znajdzie kolegę we własnym klubie i do niego się przyczepia. Chciałem też pana zauważyć, panie marszałku, że te uwagi od dzwonku do mnie, ja sobie po prostu nie życzę, żeby pan o jakimś dzwonku mówił. Jak się panu dzwonek popsuł, to sobie pan może dzwonić pewną częścią ciała. Będzie efekt dokładnie ten sam, tylko mnie proszę w to nie mieszać. Bardzo dziękuję panu posłowi za ten, jak zwykle w pana wypadku, niezwykle merytoryczny i regulaminowy wniosek formalny. I proszę o zabranie głosu, a przepraszam, jeszcze pan poseł Cezary Tomczyk z wnioskiem formalnym. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym złożyć wniosek formalny o odroczenie na 7 dni posiedzenia Sejmu. Decyzją marszałka Kuchcińskiego i pana ministra Błaszczaka Sejm stał się warowną twierdzą. Chciałbym państwa poinformować, którzy są na sali,
że tutaj pod Sejm ciągną w tej chwili ogromne siły policyjne, są armatki wodne, kilkaset policyjnych samochodów, kilkuset funkcjonariuszy i Sejm dzisiaj staje się zakładnikiem ministra Błaszczaka. Dzisiaj jest próba wywarcia presji na posłów nie tylko opozycji, ale również być może na państwa, żeby państwo wiedzieli, jak mają w sprawie Sądu Najwyższego głosować. Otóż my znamy swoją rolę i nie damy się zastraszyć i chciałbym, żeby pan marszałek wyjaśnił Wysokiej Izby, z jakiego powodu pod Sejmem są tak ogromne siły policyjne, mimo że nie widzę tutaj jakichś ogromnych protestów. Dlaczego są tutaj armatki wodne? Dlaczego na terenie Sejmu są setki policjantów? To wymaga wyjaśnienia. To nie jest normalna sytuacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Wysoka Izbo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję i bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Stanisława Piotrowicza. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, panie i panowie posłowie. Wielki to zaszczyt dla mnie, gdy ze strony państwa, tej strony, padają pod moim adresem żniewagi. To jest dla mnie wielki zaszczyt. Bo czyż może być większym zaszczytem, gdy znieważają mnie ludzie, którzy godzą w demokrację, godzą w konstytucję, godzą w interesy państwa i narodu polskiego. Oni mnie znieważają. Czy może być większym zaszczytem dla mnie, gdy znieważają mnie ludzie, którzy dziś pod rękę demonstrują z funkcjonariuszami służb PRL-owskich rzekomo w obronie sądu i konstytucji? To wielki zaszczyt dla mnie i dziękuję wam za to. Pokazaliście własne twarze, pokazaliście, z kim wam jest po drodze. Pokazaliście, że głos obywateli dla was nic nie znaczy. Pokazaliście to wyraźnie wtedy, kiedy wbrew woli narodu postanowiliście sprowadzać imigrantów. Dziś wbrew woli narodu chcecie i bronicie sądów. Broni sądów również rzecznik, który powinien być obywatelski. Chcieli, żeby wykończyć trochę tutaj. Jaki los spotyka skargi obywateli na wymiar sprawiedliwości, które kierowane są do rzecznika praw obywatelskich. Obywatele przychodzą do biura, przychodzą do komisji i mówią: panie pośle, tam nie warto w ogóle pisać. Rzecznik jest niewrażliwy na los Polaków i rzecznik dziś też stanął w obronie sądów. W obronie sądów, których reformy domagają się obywatele. Obywatele naciskają na nas, ani kroku do tyłu. Reforma, głęboka reforma wymiaru sprawiedliwości. O tej patologii mogliśmy się dziś nawet przekonać, bo takie głosy padały z tej trybuny. Jakże państwo, będący rzekomo obrońcami konstytucji, nie reagowali dezaprobatą na stwierdzenia pierwszej prezes Sądu Najwyższego, która powiada, że suwerenem jest konstytucja. Mówi to profesor prawa. Przecież to powinniście państwo krytycznie do tej kwestii się odnieść. Ale to jest kontynuacja tego, co powiedzieli o sobie sędziowie na kongresie. I kontynuacja tego, co powiedział profesor prawa. Przecież to koresponduje z tym. On też powiedział, suwerenem są zasady prawa, na czele, na straży przestrzegania których stoją sędziowie. A więc odejście od demokracji popieracie na rzecz sędziokracji. Ale ja wiem, dlaczego to robicie. Ja wiem, dlaczego to robicie. Wy cały czas straszycie nas odpowiedzialnością karną, bo odpowiedzialnością. Zapominacie na chwilę. Oni straszą. To litanie afer. To litanie afer. Nie mieści się na dwóch stronach A4. Nie mają. Litania afer on za przyzwoleniem i błogosławieństwem Platformy Obywatelskiej. Ze sztandarowymi aferami reprywatyzacyjnymi. Ze sztandarową aferą Amber Gold. Drodzy państwo, i wy szukacie dziś sojusznika w sądach.
Wspieracie te sądy dlatego, żeby was uchroniły przed odpowiedzialnością, przed krzywdami, które wyrządziliście zwykłym obywatelom. Jaka przewrotność i hipokryzja. Złodzieje się nie mogą z tym pogodzić. Złodzieje krzyczą, bo wiedzą, że to ich dosięgnie. Musi ręka boska dosięgnąć złodziei i krętaczy. Niech mieszkają tam, wyrwać ich do sracji. I sposób postępowania przed sądami w odniesieniu do Sądu Najwyższego w ustępie 5 stwierdza, że sędziów, niech też mieszka w razie zmiany ustroju, wolno przenosić do innego sądu lub w stan spoczynku wolno. Czy jest mocniejsze określenie w Konstytucji, to nie jest dorozumiana wolność. Wprost stwierdzona, wolno przenieść w stan spoczynku i chcemy się pozbyć sędziów o takiej mentalności, którzy uważają, że suwerennym jest konstytucja. Chcemy się takich sędziów pozbyć. Oni zatracili poczucie służebnej roli wobec narodu. Oni występują przeciwko interesom państwa, przeciwko interesom narodu. Przykłady takich zachowań przytaczał minister sprawiedliwości. Klub Prawa i Sprawiedliwości z determinacją będzie popierał czas do końca wymiaru sprawiedliwości. Nie cofniemy się ani o krok. Dziękujemy, panie pośle. I proszę, brawo, panie pośle. Brawo. Bardzo ładnie, zdecydowanie. Kamu trzeba posadzić. Nie ma żadnej reformy. Niech nie wrzeszczą, niech nie krzyczą, muszą kadzić. Demagogia. Nie ma żadnej reformy, jest skrajne upolitycznienie sądów. Dlaczego? Należy sobie zadać to pytanie i na nie odpowiedzieć w sposób jasny, czytelny i prosty. Do wolnych wyborów. Boicie się tego, że suweren, zdenerwowany na kolejne wasze oszustwa, powie wam nie w wyborach. I kto was wtedy uratuje? Polityczny Sąd Najwyższy, do którego wyślecie takich funkcjonariuszy, jakich wysyłaliście do Trybunału Konstytucyjnego. Chcecie mieć pewność, że wasi partyjni koledzy w sposób bezprawny, ułaskawieni przez prezydenta Rzeczpospolitej, nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności i stąd ten pośpiech. Dla Polaków nie macie żadnej oferty. Żadnej oferty poza tą demagogią, populizmem i kłamstwem. Jak można oszukiwać Polaków, że Sąd Najwyższy będzie działał lepiej, jeżeli zmniejszacie o połowę liczbę sędziów? Jak można oszukiwać Polaków, że wy zmieniacie cokolwiek w wymiarze sprawiedliwości, jak przez 2 lata nie przedstawiliście żadnej ustawy? Wam chodzi wyłącznie o to, by radna PiSu mogła bezprawnie obrażać ludzi, a żaden sąd jej za to nie ukarał. Wy chcecie, by Antoni Macierewicz ze swoją świtą mógł bezkarnie jeździć po Polsce, taranując kolejne pojazdy i żeby prokurator pisowski, a potem pisowski sędzia nikogo nie pociągnął do odpowiedzialności. To jest wasza pseudoreforma. Myślicie, że za 25 groszy zwracać uwagę. Po co z igły robić widły? Po co burzyć po co? Po co Mojżesza celizarii? Prokurator stanu wojennego i minister sprawiedliwości, który nie ma żadnego moralnego prawa rozliczać polskich sędziów, bo najczęściej był istotnym w historii ministrów sprawiedliwości. Przywódcą jest narodu. Przecież to nie kto inny jak obecny minister sprawiedliwości sędziego Kryżego zrobił swoim zastępcą. I pan śmie nas uczyć? Pan chce rozliczać sędziów polskich? To jest właśnie wasza mentalność. To jest wasze kłamstwo i demagogia. Będziecie puszczać na tych
maskach czerwonych w tej pisowskiej telewizji hasła o tym, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego czy przewodniczący KRS-u broni jakiejś kasty. Polacy nie dadzą się na to nabrać. Polacy widzą doskonale, że jedynym waszym celem jest zagwarantowanie bezkarności partyjnym kolesiom. Po to zmieniliście... Dlatego pan, panie ministrze, no i to samo gada, powtarza jak Marysek. Co ty, pani to powtarza, wiesz, żeby pana prokurator przytułka wzięty świętego Łazarza i powtarza, wiesz, głupio chytry najmą, tak jak Marysek. To samo gada, tylko odwrotnie. Po żydowsku. Po co nam potrzebne sytuacje żydowskie? Wziąć Gomułkę, wysłać do Izraela i sobie tam rządźcie w Izraelu, w Jeruzalem. O pierdolę. Korupcją, a tak naprawdę jedynym celem Jeruzalem tej ustawy jest zastraszenie Polaków. Jeruzalem, chcecie, żeby Polacy się was bali. Chcecie, by to pan Błaszczak wskazywał na konferencjach prasowych Polaków, bo pan minister Ziobro już jest nieco ostrożniejszy po tym, jak za konferencję prasową musiał przepraszać i kosztowało go to kilkaset tysięcy złotych. Ale wasza mentalność się nie zmieniła. Wy dalej tkwicie w epoce PRL-u. Jeżeli prokuratora stanu trzeba wojennego wysyłacie jako tego, kto ma reformować do sądy. Izraela, bo gdzie jest pan prezes Kaczyński? Tylko dla dlaczego to robicie teraz? Oprócz dlatego, że Lech Kaczyński, świętej pamięci prezydent Rzeczpospolitej, dopóki żył, nie pozwoliłby na to, co robicie. Obudź się, Polsko, bijąc wody. A teraz wy w tych ustawach depczecie nie tylko polską demokrację, depczecie nie tylko podział władzy, nie tylko wypychacie Polskę z Unii Europejskiej, ale przede wszystkim depczecie własne autorytety. A widok profesora Strzembosza, stojącego ze świeczką pod polskim Sądem Najwyższym, będzie wam się śnił po nocach. Zabójcy polskiej demokracji. Proszę o zabranie głosu pana posła Jerzego Jachimka. Przepraszam. O głos. O zabranie głosu pana minister Antoni Macierowicz. Bardzo proszę, panie ministrze. Pana posła, pana osła, żeby co tu przekręcił, żeby co tu odwrócił. Jakieś bójki. Panie marszałku, Wysoka Izbo, w związku z powtarzaniem przez pana posła z Platformy Obywatelskiej po raz kolejny kłamstw i bezczelnych kłamstw, do tego dodam, uprzejmie proszę o skierowanie z urzędu do komisji etyki tego kłamcy. Wysoka Izbo. Wysoka Izbo. Proszę państwa. Tak złodzieje będą się zapierać, żeby nie stracili immunitetu państwowego. Po Polskę rozkradli i pieniędzy nie ma. Jak to wszystko chwycić, jak to wszystko pozbierać, jak to ludziom oddać, przekazać, żeby nagrodzić 40 tysięcy, co na ulicę posłano. Jak to zrobić, jak to naprawić, ile ludzi już dawno bezprawnie umarło, niewynagrodzonych, niepocieszonych. Macierewicz, nie da się. Polska A, tu nie B, tu nie C, tu nie D, kradną majtki, poleciały do Ameryki, nawet może i do Kostaryki. Kraść kożuchy dla staruchy. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Jerzego Jachnika. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, otóż
patrzę z zażenowaniem na tą dzisiejszą dyskusję. Czy państwo się jesteście w stanie tylko przerzucać, kto jest winien? A ja się was pytam, co mają z tego obywatele? Z poprzedniego wymiaru sprawiedliwości i z obecnego wymiaru sprawiedliwości? Jaki? Świętej inkwizycji. Co mają? Niech nam powie poseł Jaki. One się pochowały w krzaki. Te Kaczyński za baby się chowa, a oni w krzakach siedzą. Tak, firma krzak. Obcie, obcie. Polsce nie może być źle. Ciągle coś chcą od Kaczyńskiego. Co oni chcą? Otóż czy zdane mamy łamią i łżą. A wiecie, co on mówi? To jaki jest udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości? Jaki, pytam się. Nie wstyd za taki projekt? Nie wstyd was? Bo mnie by było wstyd za taki projekt. I powiem wam tak, wszystkim, że za 2 lata, jak dojdzie do następnych wyborów albo i wcześniej, zjadą się tu obywatele, ci, którzy oczekują, że coś się w wymiarze sprawiedliwości zmieni, a nic się nie zmieni, bo on się będzie ciągle staczał, nie ci z kodu, których sprowadzacie, tylko ci, którzy całe życie czekają, że coś się dla nich zmieni. Ci, których sądy okradły. A ja jestem jednym z nich i dlatego tu jestem. Nie będziemy w żadnym wypadku popierać tego projektu. Chcemy zmian. Chcemy wymiaru sprawiedliwości pod kontrolę obywateli. To, co wyprawiacie jedni i drudzy, proszę państwa, ja wczoraj słuchałem tego waszego wysłuchania publicznego. Otóż powiem tak, jak patrzyłem razem na pana posła Budkę, na pana profesora Rzeplińskiego, na pana profesora Szczębosza, no to zrozumiałem, dlaczego mamy taki wymiar sprawiedliwości, jaki mamy. Otóż wymiar sprawiedliwości w Polsce pochodzi od Unii Wolności i wy chcecie Unię Wolności skrzesić. My nie chcemy skrzesić. My chcemy po prostu zmienić, ale rzeczywiście zmienić, państwo posłowie z PiS-u. Nie godzimy się z takim stanem, który procedujecie. Od początku wam mówimy, nie słuchacie nic. Nic. Robicie po swojemu, walicie walce, rozjeżdżacie wszystko. Za chwilę będą następni wszystko zmieniać. A jeszcze wam powiem jedno. A jak się tak przypadkowo z jakichś powodów nagle władza zmieni, to co wtedy będziecie robić? Otóż wymiar sprawiedliwości konstruuje się na lata. I za 2 lata możecie się zdziwić, jaki będzie wynik wyborczy, jak będziecie dalej tak postępować. Niestety. Nic nie będzie. Dziękuję. Nie będziemy brać udziału w tym. Bo ksiądz idzie po kolędzie i palcem i stopką wszystkich złodziei święci. Bo złodzieje mieszkania rozkradli i teraz się bronią, żeby nie stracić immunitetu. O, dać im oj, po kotletu. Ja bym nie chciała, by ciała Żydówka zapomniała, gdzie jej bokówka. I do nas ze strata przyszła, za drzewem się chowała. To jest gwarancja nadużyć, a nie gwarancja. Państwo, macie pełnię władzy nad prokuraturą wojskową. I co się dzieje? Kontrolowana przez PiS prokuratura wojskowa ściga Tomasza Piątko. Dzień nam się związania PiSu z Kremlem. Pani ściga w tym, macie w swoich szeregach i to właśnie w tych niejasne poszachty się zdarzy. I takich przykładów można mnożyć więcej. Ale dzisiaj, szanowni państwo, bym chciała przede wszystkim podziękować tym obywatelom, którzy stoją w obronie polskiej demokracji. Tak niezmiennie chciałbym podziękować przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, pierwszej prezes Sądu Najwyższego, rzecznikowi praw obywatelskich za to, że bronią polskiej demokracji. Każdego ci puszczę. Ale szanowni państwo, tylko działając wspólnie i w sposób zorganizowany możemy ten atak na polską demokrację odepchnąć. Dlatego, szanowni państwo, udało nam się dzięki wspólnym działaniom zatrzymać ustawę zakazującą aborcji. Dzięki wspólnym działaniom udało nam się powstrzymać wcielenie podwarszawskich gmin do Warszawy. Dzięki wspólnym działaniom
szanowni państwo, dzisiaj wzywam wszystkich ateistka, obywateli, skandalistka, owa na ostatnim wozie siedziała, w ostatnim wozie była, w LGBT ostatnim wozie tkwiła. Skandalistka ta, skandalistka ta, wykrzyczała się, siema, skandalistka, ateistka, ona wrzeszczy, potrzebuje aplauzu, ona jest ze srauzu, och, jak się ona bardzo zblauzu. Panie Marszałku, Wysoka Izba. 5 lipca 2017 rok. Odbywa się wówczas posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Na liście obecności podpisani wszyscy członkowie Komisji Sprawa i Sprawiedliwości. Tematem posiedzenia komisji jest sprawozdanie o działalności Sądu Najwyższego, który przedstawia pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Mówi o ilości rozpoznawanych spraw, w czasie procedowania, czytacza orzeczenia, ile mówi o kierunkach działania Sądu Najwyższego. I co? Ani jednej negatywnej uwagi posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zarówno w kwestii sprawności postępowania, proszę blokować. Jak i zadań, panie marszałku, nie słychać mnie. Wysoka Izbo, pani poseł Barbara Dolniak prosi o umożliwienie spokojnego wygłoszenia, ale i także jego niezależności. A dzisiaj pan poseł Matusiewicz, który brał udział w tej komisji, przedstawiając uzasadnienie, mówi: celem projektu jest usprawnienie Sądu Najwyższego oraz usprawnienie procesu powoływania do niego sędziów. Jak to jest więc możliwe, że wszyscy posłowie, którzy podpisali listę obecności na tej komisji, ciągle nie zgłaszali w trakcie komisji żadnych zastrzeżeń, żadnych uwag, przekonaniem, żydowskim krzykiem? Wynika więc z tego, że ona nie chodzi o kwestię merytoryczną. Ona blokuje, przeciwko Mojżeszowi się zebrały. Mieszkani nakradły, pluły na niego srały. Po co nam taki przywódca? My jesteśmy sami świętym ludem, świętym narodem. Przywództwo Mojżesza negujemy. A wystarczy święta krowa i szybkie te weekendy. I z wódkiem z piwą nad Wisłę spędzi. Obudź się, obudź się. To co ty będziesz tyle pracowała, skoro możesz nad Wisłą poleżeć? Martusia, dobosz Martusia, powiedziała, że na ten Sejm Siusia. Ona ma wielką głowę, ale nie na takie durne krzyki. Potrzebujecie sądu dyscyplinarnego. Ciągłe strachy, ocenianie i krytykowanie. A tu psychiatra mówi: nie krytykuj, nie oceniaj, a mów od siebie. Poza tobą tam już 50 peowców siedzi. Peowców, kłamców, peowców, złodziei, którzy przyszli niby z sieni, że nie mają gdzie mieszkać, że nie mają co robić i są biedni. Ludziom mieszkania pozabierali, teraz się zmówili. I za tą jedną w Sejmie krzyczą: ją wspierają. Powołujcie się na słowa Witosa, to je wam przypomnę. Witos, trzeba go przypomnieć. Prawdę mówić, prawdą się kierować, prawdy żądać, prawdy dochodzić. To teraz wam powiem prawdę o tej ustawie. Ta ustawa nie jest dla Polaków, nie jest dla sprawiedliwości, jest dla bezpieczeństwa władzy, władzy autorytarnej. A co to jest władza autorytarna? Ustrój polityczny,
w którym władza jest skupiona w rękach przywódcy i jego najbliższego środowiska. Decyzje podejmowane przez przywódcę autorytarnego zatwierdzane są przez podporządkowany mu parlament. No wypisz wymaluj dzisiejszy dzień. I czerpiecie z tych doświadczeń, które są dla was wzorem, z Polski sanacyjnej. O tym mówił wnioskodawca w swoim wystąpieniu. Tylko w tamtych czasach tą władzę dawano prezydentowi. W czasach stanu wojennego tą władzę dawano...